Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Szanowni Państwo Polacy, oto dzień 20 grudnia i 19 grudnia przejdzie do historii jako zamach na demokrację, wolność słowa, wolność Polaków. Dokonaliście i dokonujecie pacyfikacji mediów publicznych przy pomocy TVN-u. Właśnie pan Puska z TVN-u przygotowuje wiadomości dla TVP publicznego. TVN-em wjeżdżacie do Telewizji Polskiej. Poturbowaliście posłankę Joannę Borowiak. Wszystko to robicie w dniu, w którym zgodziliście się bezwstydnie, pomimo tego, że zaprzeczaliście temu, na pakt migracyjny. Oto dzięki waszej decyzji, dzięki braku waszemu sprzeciwu, będą wjeżdżali do Polski przymusowi migranci z Afryki Północnej, z krajów arabskich. Wasza wina, Polacy muszą to wiedzieć. Muszą to wiedzieć z tej mównicy, bo Telewizji Polskiej już nie ma. Właśnie ją zagrabiliście. Panie Marszałku, to jest skandal, że pan nie zareagował na te haniebne rzeczy, które się dzieją tam, na Woronicza. Wzywam wszystkich Polaków, wzywam wszystkich posłów, którym leży na sercu dobro kraju, demokracja, praworządność brutalnie łamana, gwałcona także przez pana Bodnara. Godzina 20 dzisiaj na Woronicza to jest miejsce, gdzie wszyscy powinniśmy być. Brońmy Polski! Dziękuję Państwu za wyrażenie swojej preferencji, którą podzielam. Mam informację, bo pan poseł Czarnek uprzejmy był wspomnieć o sytuacji, o której już dwukrotnie rozmawialiśmy tutaj z posłem Kowalskim, z posłem Błaszczakiem w sprawie pani poseł Borowiak. Na razie wpłynęła do mnie informacja ustna z policji, czekam na raport pisemny. Zadzwoniłem do pani poseł Borowiak, rozmawiałem z nią. Dowiedziałem się, w jakim stanie się znajduje, jak w jej oczach wyglądała ta sytuacja. Stan pani poseł Borowiak jest na tyle stabilny, że na szczęście może funkcjonować, choć rzeczywiście ręka została uszkodzona na dłuższy czas, jest poturbowana. Zgoda. Ale proszę Państwa, z informacji, które posiadam, wynika, że nie dopuścił się tego czynu nikt siedzących na tej sali, a więc te okrzyki nie są specjalnie na miejscu. Natomiast chcę zwrócić. Jeżeli to Państwa interesuje, to chciałbym też wyciągnąć wnioski z tej sytuacji albo poinformować Państwa o wnioskach. Pierwszy jest taki, że zaoferowałem pani poseł Borowiak. Rozumiem, ale pan pozwoli, że oprę się w tej sprawie na raporcie policji. Natomiast ale dajcie mi skończyć. Czy Państwa interesuje to, co mam do powiedzenia w sprawie pani poseł Borowiak, czy nie? Jeżeli Państwa nie interesuje, to przechodzimy do kolejnego wniosku formalnego. Interesuje? Również cenię tego znanego polskiego pisarza. Natomiast chciałbym Państwu powiedzieć, że ze swojej strony, pan pozwoli, panie pośle Gliński, że to ja będę decydował, o czym będę w tej chwili mówił. A chcę Państwu powiedzieć, że ze strony marszałka Sejmu zaoferowałem pani poseł wszelką pomoc, jaka będzie niezbędna w jej sytuacji. Po drugie, uważam i dałem temu wyraz bardzo jasno, że nikt nigdy nie powinien naruszać nietykalności fizycznej posła Rzeczpospolitej, niezależnie od tego, na której stronie sali zasiada. Nie zostawimy tego w ten sposób. Będziemy tę sprawę monitorować. Jak tylko dostanę raport od policji... Panie Marszałku, wszyscy widzieli... Nie udzieliłem panu głosu. Proszę zejść z mównicy. Panie pośle Ozdoba, proszę zejść z mównicy. Proszę zejść z mównicy w tej chwili. Panie pośle Ozdoba, narusza pan powagę Sejmu. Chce, narusza i to ja o tym decyduję, panie pośle Kaleta, chyba że zostanie pan po najbliższej rotacji marszałkiem Sejmu.